Czołówka Polskiej Meteorologii zjechała do Lublina, chce tu być, chce się dzielić z wynikami swoich prac. Meteorologia jest podstawą wszystkich nauk ścisłych, znaczy dzisiaj nic, czy to będzie w zbrojeniach, czy to będzie w rozmaitych dziedzinach gospodarczych, ale i takiego życia codziennego, nie odbywa się bez takich precyzyjnych pomiarów. Tym się zajmuje meteorologia. Z uwagi na to, że ideą Polskiej Unii Meteorologicznej jest zacieśnianie współpracy pomiędzy działalnością Głównego Urzędu Miar a meteorologią naukową w wymiarze ogólnopolskim. Będziemy wdrażać praktyczne rozwiązania, ale zanim te praktyczne rozwiązania zostaną wdrożone, to one muszą być wypracowane. Dzisiejsza konferencja jest szeroko rozumianym forum firmy branży meteorologicznej, gdzie łączy w sobie zarówno komponent naukowy, komponent uczelniany, badawczo-rozwojowy, innowacyjny i przemysłu i biznesu. Dzisiejsze spotkanie było okazją do tego, aby przystąpiło do klasa kilka nowych podmiotów, podmiotów z województwa lubelskiego, mających swoją siedzibę tutaj w tym regionie. Doszliśmy do wniosku, że przystąpienie do klastra pozwoli najpierw nam wiele się dowiedzieć w tej materii, a potem dystrybuować to poprzez współpracę z naszymi klientami. Dzięki urządzeniom takim jak drukarki 3D, przemysłowe rozwiązania, jesteśmy w stanie wspierać działania pomiarowe, działania w zakresie badania jakości produktów. Chcemy się rozwijać i chcemy poznawać również nowe obszary działalności produkcyjnej. Dołączenie do klastra meteorologicznego wprowadzi nas na wyższy poziom i pozwoli nam uzyskać wysoką jakość produkowanych naszych narzędzi i stawia nas w elicie tych firm, które są producentami narzędzi skawających na rynku polskim. Bez meteorologii, bez jej rozwoju no nie ma przyszłości w gospodarce, nie ma przyszłości w przemyśle, nie ma przyszłości w zbrojeniówce. Tak ważne jest skupianie polskich meteorologów wokół naszych programów, ale też spotykanie ich z ekspertami, z fachowcami z zachodu, z Europy, ze świata, i temu służy również ta konferencja w ramach Polskiej Unii Meteorologicznej. Rok temu inicjowaliśmy uruchomienie pięknej inicjatywy, jaką jest Polska Unia Meteorologiczna, z bardzo ważną rolą Politechniki Lubelskiej, która jest operatorem tego przedsięwzięcia i rzeczywiście jednym ze sztandarowych przedsięwzięć jest dzisiejsza konferencja, w zasadzie kongres o znaczeniu międzynarodowym, o czym świadczy liczba uczestników i ranga speakerów, którzy pojawili się na tej konferencji.